Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. W dwunastym już odcinku Rentgena nieruchomości. Nazywam się Michaławiński. Ze mną jest Daniel Piesto, nasz dzisiejszy gość, ekspert, inwestor w rynku nieruchomości, właściciel Piesto IO. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Witam Cię serdecznie. Powiedz nam może na początek, nad czym teraz pracujesz, i to będzie bazą do, do, do dalszej dyskusji. Nad kiloma, kilkoma projektami, ale najbardziej fascynujący to jest tokenizacja nieruchomości i generalnie nawet nie tylko to, ale crowdlending, czyli w ogóle crowdfunding, oh, tyle terminów, które muszę wytłumaczyć, ale generalnie zbiórki społecznościowe środków na cele inwestycyjne na nieruchomości. I można to robić na różne sposoby oczywiście, dlatego wspomniałem te kilka słów, ale, ale i to, co, co teraz w tym momencie robię, to jest zbiórki pożyczek dla inwestorów, dla deweloperów. A również pracuję nad tokenizacją nieruchomości, do której jestem gotowy i mogę już zacząć prowadzić. To może po kolei. Czym jest dla Ciebie tokenizacja? Czym jest w ogóle tokenizacja? Mhm. Tokenizacja jest oparta o blockchain. Już było na Waszym kanale. Widziałem jeden dobry wywiad na temat tokenizacji nieruchomości rok temu. Także w największym skrócie to jest tak, że. Wykorzystując tę technologię rozproszonej, powiedzmy, wartości, którą można trzymać, można nią handlować, my chcemy, żeby ta wartość była przypisana do nieruchomości. Oraz przede wszystkim nawet nie do własności nieruchomości, bo w niektórych jurysdykcjach, takich jak Polska, jest to niemożliwe, ale do zysku z danej nieruchomości i to już jest możliwe. Dzięki temu każdy, za nawet niewielką kwotę, będzie mógł się stać właścicielem części zysku. Z najmu danej nieruchomości. Więc zamiast, będzie to pewna alternatywa, zamiast inwestować w całą nieruchomość, którą wynajmujemy i możemy mieć problemy z cieknącymi kranami, na przykład, albo coś takiego, to my kupujemy po prostu token, i ten token daje nam prawo, które jest faktycznie prawem w rozum, uprawnieniem w rozumieniu prawa cywilnego polskiego do czerpania korzyści z danej nieruchomości pożytków. Super. Czyli rozumiem, że. Nie trzeba mieć dużej kwoty pieniędzy, można zainwestować małą kwotę pieniędzy w taki token. Tak. To I jednocześnie korzystać, tak jak mówisz, z praw, z praw do zysków z danej nieruchomości. Zgadza się, tak. W największym skrócie to jest tokenizacja. Może chciałem o to poprosić na Ciebie na końcu programu, ale może zmienimy troszkę szyk. Podaj proszę jakiś przykład, jak to wygląda. Od A do Z. Dobra. Mamy nieruchomość, która jest, którą ktoś komercjalizuje. To znaczy, że wynajmuje i dba o to, żeby wszystkie procesy związane z zarządzaniem nieruchomością i zarządzaniem najmem były no, rozpisane, były zautomatyzowane w pewnym sensie, czyli nie zależało od jakiejś jednej osoby. Można na przykład wynająć firmę zarządzającą nieruchomością, i tak zrobić to najłatwiej. Następnie ktoś emituje tokeny, no właściwie zatrudnia do tego firmę taką jak moja, która. Które rozpisuje umowę, a następnie tę umowę zamienia na inteligentną umowę, czyli taką wpisaną w te tokeny. I następnie właściciel emituje tokeny, które dają uprawnienia do czerpania korzyści z tej nieruchomości. I to, każdy nabywca tokenu, jeżeli tylko ten token jest u niego, na jego adresie IP, jest to jakby w rejestrze, wszystko jest zgodnie z prawem, to wtedy on dostaje regularnie pieniądze co miesiąc, może być co tydzień, może być co minutę, dostaje te pieniądze. Na konto. Może być też co rok, oczywiście. I dostaje pieniądze takie fiducjarne, czy to też jest jakaś kryptowaluta? Najlepiej, żeby dostawał pieniądze w stablecoinach, czyli w walucie, która jest jeden do jednego związana z walutą danego kraju, w tym przypadku złotówki. I oczywiście, żeby mógł sobie łatwo wymieniać te pieniądze na walutę fiducjarną. Póki dostaje to w krypto, to może to reinwestować bez płacenia podatku. Co jest mega korzyścią. Do tego drugą taką korzyścią jest to, że może dostawać, jeżeli tylko. Może inaczej. Technologia blockchain pozwala, aby transakcje krypto były bardzo tanie. Nie zawsze dzisiaj są. To znaczy w tym momencie jest tak, że czasami, jeżeli jest duże zainteresowanie, rośnie cena np. Ethereum, to handel tym Ethereum jest drogi. Natomiast ta technologia pozwala, i już są takie krypto i w przyszłości będzie ich dużo więcej i również są patche do tych aktualnych kryptowalut, żeby można było nimi obracać przy bardzo, bardzo niewielkim koszcie transakcyjnym, a to oznacza, że będzie można czynsze pobierać nie co miesiąc, nie co tydzień, jak jest w Wielkiej Brytanii, ale właśnie na przykład co godzina i wtedy to oznacza, że możemy też szybciej reinwestować te środki. To oczywiście nie oznacza, że jeżeli płynnie byśmy dostawali regularnie jakby Nieskończenie podzielili sekundę i cały czas dostawali, reinwestowali, to mielibyśmy nieskończony wzrost, bo matematyka uczy, że jest coś takiego jak liczba Eulera, która ogranicza ten zysk do 2,81 z jakimś kawałkiem, ale nadal mamy, mamy olbrzymią korzyść z tego, że możemy reinwestować. I to jest jakby kolejna rzecz. Kolejna I tak długo, jak nie wychodzimy z krypto, nie ma obowiązku podatkowego. Tak, tak jest aktualnie w całej Unii Europejskiej. Czyli w stablecoinach dostajemy dywidendę, tak jak, tak jak rozumiem, i możemy sobie za to kupić bitcoin. Tak, możemy za to kupić bitcoin. Dobrze. Poruszyłaś jeszcze dwa inne ciekawe terminy. Dosyć popularny dzisiaj, w dzisiejszych czasach, crowdfunding. Mam wrażenie, że każda firma w chwili obecnej organizuje crowdfunding. Umożliwiają to przepisy, można zbierać do miliona euro. Jak ty to łączysz, jak ty to łączysz z tokenizacją? Crowdfunding już, i crowd, crowdlending. Już po, po pierwsze, już zbliżają się przepisy, które będą znacząco zwiększać tę kwotę. Będą jakby na poziomie dyrektywy unijnej już to jest i to będzie implementowane w Polsce bodajże do 2023 roku. Także widać, że legislacja idzie w kierunku rozwoju crowdfundingu. Natomiast crowdfunding, tak jak mówiłem, to jest społecznościowe finansowanie. Zazwyczaj na początku to wyglądało tak, że, że finansowano pewne projekty, które były raczej charytatywne albo pewne ciekawostki i takie rzeczy, które normalnie by nie zbierały środków, bo nie, nie, nie zebrałyby na siebie. I z czasem zaczęto inwestować w spółki. Właśnie dzięki między innymi regulacjom, które to umożliwiły, bo wcześniej to było po prostu niemożliwe, tylko można było pójść na giełdę i tak, wyparka. tutaj bez prospektu można i to na pewno tak, ułatwia. Dokładnie. Tak, i to znacząco zmniejsza koszty emisji. Także można robić takie emisje i jest kilka platform w Polsce, które się tym zajmują. I to są emisje akcji. Czyli musimy założyć spółkę akcyjną, ona musi mieć kapitał zakładowy 100 tysięcy złotych, i możemy następnie. Przygotować ją pod emisję, to również jest jakiś koszt kilkudziesięciu tysięcy, opłacić tę platformę i generalnie powiedzmy, mamy 200 tysięcy i możemy wtedy zbierać ten milion. Myślę, że to jest realne. No, następnie trzeba od tych zebranych pieniędzy jeszcze zapłacić prowizję dla. To jest dosyć drogie, generalnie o to mi chodzi, ale jak najbardziej świetne, jeżeli ktoś ma startup, który jest seksowny, czyli taki po prostu fajny, że ludzie chcą o tym słyszeć, zbierają na jakiś alkohol albo coś takiego i to wtedy działa. Jeżeli chodzi o nieruchomości. Czy nieruchomości są takie seksowne? Jeżeli mówimy o jakichś zabytkach, które można wyremontować tanio i później cieszyć się nimi, one są jakby znane powszechnie, to to by może zadziałało, ale nie ma zabytków, które można tanio wyremontować, ze względu na konserwatora zabytków na przykład. Także raczej do nieruchomości się taki crowdfunding niezbyt nadaje. Taki, mam na myśli taki akcyjny. Z moich obserwacji to branża konopna, alkohole, kluby sportowe i też ostatnio kryptowaluty. Bardzo ciekawy projekt Dark Pool One, który bardzo szybko zebrał ponad 2 miliony złotych. Natomiast jeżeli chodzi o nieruchomości, widziałem kilka projektów nieruchomościowych, które, które w ten sposób starały się sfinansować. I tak jak mówisz, no nie jest to takie y, chyba aż tak bardzo seksowne. Y, ludzie nie chcą wpłacać, szukają jakichś takiej bardziej, bardziej ciekawych projektów, dynamicznych, y, nowatorskich. Tak. Nieruchomości wydają się tylko pozornie y, być bardzo nudne, ale ty jesteś tego przykładem, że nie muszą. Nie muszą, to prawda. No, nieruchomości są generalnie, jeżeli chodzi o najem, to są bardzo stabilną inwestycją. Gdzie jest mała szansa strat, na przykład nie można stracić całości, to trzeba naprawdę mieć wyjątkowego pecha w inwestycji w nieruchomości, żeby stracić wszystko i nieznajomość prawa do tego. Jeżeli chodzi o wszystkie inne jakieś akcje, no można oczywiście bardzo łatwo stracić cały majątek. Także jest to stabilna inwestycja. Jeżeli mamy duży koszt emisji, no to wiadomo, że będzie mało takich projektów. Także to mi się nie podobało w tym crowdfundingu. Takim akcyjnym, czyli emisji akcji do społeczności, jeżeli chodzi o nieruchomości. Do tego olbrzymią wartością takiego crowdfundingu, o jakim mówimy, jest to, że jest bardzo dużo ambasadorów marki. A co komu po ambasadorach marki? Jeszcze hotelu bym zrozumiał, ale jakiegoś, jakiejś kamienicy, która jest wynajęta po prostu na mieszkania? Niewiele. Prawda? Mocno naciągane. <grym> tak, także. Dlatego, jeżeli chodzi o emisję akcji, to się nie sprawdza. Natomiast połączenie blockchainu z nieruchomościami to jest pomysł, który, jak, jak go przeanalizowałem za pierwszym razem, to wydał mi się taki absurdalny. To było w 2017 roku, czyli 4 lata temu. Natomiast, jak, jak bliżej się przyjrzałem temu, to zobaczyłem, to mi po prostu się oczy otworzyły. Co, jak ja w ogóle. To, to jest generalnie przyszłość. To jest coś wspaniałego, dlatego dzisiaj na ten temat rozmawiamy i podzielam tutaj Twoje zdanie. To jest przyszłość, to tak. są finanse przyszłości. Niech każdy z Was poświęci 15 minut swojego życia ze wspólnikiem, żoną czy kimkolwiek i zastanowi się, jak będzie wyglądało inwestowanie w przyszłości, nie takiej za dwa lata, 3 lata, tylko powiedzmy za 10 lat albo 20, jak będzie wyglądało. I ja jedyną przyszłość, jaką widzę, jakby te wszystkie możliwe scenariusze łączą mi się w tokenizację nieruchomości. To się może tak nie będzie nazywać, prawdopodobnie nie w przyszłości, ale dzisiaj tak to nazywamy. To znaczy, że, że aktualnie mamy barierę wejścia, czyli nawet żeby kupić kawalerkę w Warszawie, trzeba mieć w tym momencie 400 tysięcy złotych i to nie kupimy jej w centrum nigdzie, tylko w Ursusie albo na Białołęce. Zgadza się. Więc, żeby inwestować w nieruchomości i być w Warszawie, no to można albo inwestować daleko od miejsca zamieszkania, co wtedy po prostu mało o tym wiemy, albo wybrać coś innego, kompletnie, rejty jakieś na przykład. Natomiast, jeżeli chcemy inwestować w Warszawie, musimy. Musimy wtedy szukać inwestycji, które mają dużo niższy próg wejścia. Przy tokenizacji, w tym momencie, możemy mówić o progu wejścia 500 zł, gdzie to jest opłacalne i można to rozpisać. W przyszłości to będzie od złotówki, czyli wszelki zysk może być automatycznie reinwestowany. Może być, może być grosz. Chciałbym wrócić do tego mojego pierwszego pytania dotyczącego przykładu. Czyli ktoś sobie komercjalizuje nieruchomość, emituje tokeny i te tokeny. Sprzedaje. W jaki sposób? Do klienta, do klienta końcowego. Tak, dobre pytanie. No, jest tak, że musi powstać platforma, której ktoś może kupować te tokeny. Czyli po prostu jest to forma kantoru, w którym ktoś wpłaca złotówki. Ewentualnie inne krypto oczywiście i nabywa tokeny. Czyli form, yy, sposoby. Stania się posiadaczem tego, tego tokenu yy, są dwa. Albo za kryp, inne krypto, czyli ktoś sobie posiada bitcoiny, tak. yy, wszedł w jakiś sposób w ich posiadanie, albo sam wykopał. Yy, lub za tradycyjne yy, pieniądze. Tak. Nie wiem jak ty, ale ja znam bardzo dużo ludzi, którzy dorobili się na krypto. To znaczy hodlowali bitcoina przez 7 lat i później sobie przypomnieli. Znam kilku takich ludzi, bo jakby jeżeli ja jestem w rynku nieruchomości, szkolę ludzi, konsultuję z ludźmi. Jak inwestować w nieruchomości, no to się zgłaszają do mnie różni ludzie, i kiedyś to było bardzo dużo programistów, później było bardzo dużo właśnie takich hodlerów, którzy postanowili część zainwestować w nieruchomości. Także są tacy ludzie. I teraz dlaczego oni wybierają te nieruchomości? No, prosta sprawa. Jeżeli widzą, jak labilny jest rynek krypto, fajnie, super, że zarabia, zarabia i w przyszłości pewnie będzie, ale chcą część tych pieniędzy mieć gdzieś zaparkowane i nieruchomości idealnie się, no prawie idealnie się do tego nadają. Idealnie. Idealna inwestycja to taka, gdzie pieniądze się tam same sobie się zajmują sobą, a my tylko siedzimy na fotelu i, i gramy w, w Counter-Strike, czy w coś tam, co gracie. Prawda? Ja nie gram w counter Fortnite teraz się gra. Fortnite, okej. Okay. W każdym razie chodzi mi o to, że to byłaby idealna inwestycja. Dlatego i jeszcze jedno. I oni naturalnie by wybierali te inwestycje, które są związane z krypto, a nie te, które są tradycyjne. No, oczywiście mogą sobie założyć konto maklerskie, co jest jakby naturalnym w tym momencie krokiem. Ale, ale to nie daje tych samych możliwości, co tokenizacja nieruchomości. Więc w przyszłości na 100% i wszyscy ludzie, którzy będą mieli krypto i dużo tych krypto, ale jest mnóstwo takich ludzi na świecie, oni część tych pieniędzy będą reinwestować w nieruchomości poprzez krypto. Więc tokenizacja nieruchomości jest naturalnym procesem. Więc moja platforma, jeżeli teraz działa, to nie dlatego, że zarabia od pierwszego miesiąca milion złotych miesięcznie, bo to jest startup. Ona ma być na rynku jak najwcześniej. I wyhaczać jak najwcześniej ludzi, którzy inwestorów, którzy są zainteresowani tym tematem, pytać ich, czego potrzebujecie, co wam się podoba, co wam się nie podoba, żeby ta platforma się pozycjonowała i żeby za parę lat mogła dopiero wybuchnąć. Czyli na Twojej platformie potencjalnie różnego rodzaju projekty yy, można stokanizować. I czy ona też przewiduje obrót tymi tokenami na, na yy, Twoja platforma? Tak, to znaczy w tym momencie nie mamy takiej możliwości, ale przewiduję, co mamy zamiar ruszyć, może tak powiem, że zawarliśmy pewne umowy, które dają nam prawo do stworzenia łatwo giełdy krypto i chcemy taką stworzyć w 2022 roku. Może nawet uda się w styczniu, bo generalnie nie ma żadnych przeciwwskazań, ale no, jak powiem 2022 to będzie bezpieczniej i będziemy mogli tam nimi obracać, natomiast nie chcemy na pewno w tym roku zapewniać płynności. To tak jak na giełdzie musi być pewna płynność, żeby w ogóle giełda działała i naszej się zamyka, a my chcemy po prostu zrobić coś na zasadzie biuletynu ogłoszeń. To znaczy, że te tokeny są, można dawać ogłoszenia, wszystko działa na zasadzie giełdy, ale nie spodziewałbym się tam takiej płynności na zasadzie, dziś sprzedaję, znaczy teraz sprzedaję, za godzinę kupuję, bo cena spadła, coś takiego. Czyli nie będzie takiej usługi animatora rynku na kształt. Yy, nie i nie ma też takiej potrzeby tradycyjnej. Dlatego, że my będziemy konkurować z inwestowaniem w nieruchomości, a obrót nieruchomością, najszybszy jaki mi się udało, ja miałem ponad 140 inwestycji w nieruchomości za sobą, to był 28 dni, czyli 4 tygodnie, kiedy udało mi się kupić i sprzedać. I w międzyczasie, jeszcze jak kupiłem, to był, była wzmianka w Księdze wieczystej, że będzie wpis. To znaczy, że ja stanę się właścicielem. I później sprzedałem na podstawie tego, że przyniosłem akt, przyniosłem, że to jest zmianka, ale ona dotyczy tego wpisu, który dopiero będzie. I po trzech miesiącach po sprzedaży dopiero mnie wpisano jako właściciela i jednocześnie wypisano. To i tak, termin bardzo szybki, jak na obecne czasy. To było, to to było kilka lat wieczyste. temu. Teraz, tak, że, teraz jest tak, że czasami 9 miesięcy Nie, ludzie czekają, 10 no, także niestety, jak coś, no niestety, gdyby była jakaś konkurencja, mm. alternatywa dla, dla Księgi Wieczystej, prawda, na przykład jakiś rozproszony system, który nazywa się blockchain, to może byłoby szybciej. Już tutaj na antenie raz wspominałem, w Gruzji 4 dni trwa wpis do Księgi Wieczystej, właśnie dlatego, że są prowadzone na blockchainie. Mm -hmm. U nas 9 miesięcy, obecnie 10 lub dłużej. No, tu możemy Ale powiem Ta tak, platforma będzie się nazywać. Nazywa się już piesto.io. io I o, jak jak rozszerzenie od zapraszamy, zapraszamy do odwiedzania. Tak, na razie jest tam jeden projekt, w którym można właśnie poprzez crowdlending pożyczać dla dewelopera, który inwestuje w kamienicę i on zbiera środki w ten sposób. Jest to, jest to forma pożyczki, czyli taka przejściowa forma dla nas. Natomiast jak najbardziej mamy wszystko, mamy całe memorandum prawne technologie i wszystko, żeby zacząć tokenizować już dzisiaj. Jeżeli chodzi o takie projekty typu deweloperka, czyli takie do dwóch lat, to szczerze mówiąc, póki co nie widzę wielkiej wartości dla, dla tokenizacji. Crowdlending wydaje mi się, że jest, ma tylko taki minus, że nie można tak łatwo sprzedawać pożyczek jako sesji, nie można cedować prawa, uprawnień i obowiązków wynikających z, po, z bycia pożyczkodawcą tak łatwo, ale. Ale z punktu widzenia technologii jest łatwiej w tym momencie. No, to jest raczej tak, że spodziewałbym się, że to będzie równolegle u nas na platformie szło. Jedno i drugie będzie możliwe. Czy platforma Piesto.io będzie zamknięta wyłącznie dla projektów nieruchomościowych? Czy... Tak. To znaczy czy... ja pracuję nad, nad tokenizacją, no, wszystko mogę stokenizować. Generalnie technologicznie tokenizacja jest zawsze taka sama, tylko jest kwestia prawa. Jak napisać kontrakt, a następnie smart contract, czyli zamienić go na, na, na daną krypto, to jest najtrudniejsze. Żeby to było legalne, i żeby to było mocowane w prawie i było najlepiej dostępne dla całego świata, no bo to jest kolejna korzyść tokenizacji, prawda? I teraz wiemy, że dzisiaj, że tokenizować akcje można w jednej jurysdykcji na świecie, to jest Singapur. I do tego, jeżeli tokenizujemy akcje w Singapurze, to na przykład nie możemy sprzedawać, ani nawet reklamować tych akcji w Singapurze. Więc jest dużo takich... Dzisiaj to jest bardzo trudne, tokenizacja akcji. Natomiast tokenizacja zasobów, czyli tokenizacja tak zwanych utilities, czyli własności, ruchomości, umów cywilnoprawnych, pożyczek. To jest jak najbardziej możliwe, to jest legalne. I są do tego... Oprócz tego, że to jest legalne, to jeszcze są opinie... Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w Polsce, które mówią, że to jest legalne. Więc na tym bym się w tym momencie skupił. I tak jest w większości krajów, tych powiedzmy które znam na świecie, że tokenizacja pożyczek jest możliwa. A pożyczka jest umową cywilnoprawną, więc można swobodnie zawierać, w, nie wiem jak w innych jurysdykcjach jest do końca, ale w Polsce i w większości jurysdykcji, które znam, jest tak, że swobodnie można zawierać jak, jest generowana, jak są generowane odsetki, jaka jest wysokość odsetek. To znaczy, że ona nie musi być stała, no bo to trochę słabe by było, tylko że możemy uzależnić wysokość odsetek od tego, jakie pożytki z nieruchomości mamy. Czy to jest dużo słów, powiedziałem na razie? Dla ale... mnie jasne, myślę, że dla widzów również. Pytanie moje jest następujące. Jakie są koszty tego typu usługi? Mamy mm -hmm. Jana Kowalskiego, który ma kamienicę, ma tam sześć mieszkań. I chcę ją stokanizować. Ile go to będzie kosztowało, żeby zaistnieć na Twojej platformie? Wiadomo, wszystko zależy od projektu, wielkości projektu, ale mniej więcej, z jakimi kosztami powinien się, powinien się liczyć? Jeżeli mówimy o tokenizacji nieruchomości w Polsce, to możemy mówić o pewnej nominalnej kwocie. Gdybyśmy mówili o tym crowdlendingu, który teraz robię, to bym powiedział 7% od zebranych środków i to wszystko, jakby brutto, koniec i to jest wszystko łącznie z zwrotem, z rozliczeniem i tak dalej. Natomiast jeżeli mówimy o, o tokenizacji, to możemy mówić, że to jest pewna stała kwota, która zależy od tego oczywiście, jak bardzo angażujemy się w marketing, bo to jest kluczowe w tym momencie, żeby pozyskiwać inwestorów i wtedy mu, możemy mówić, że to jest koszt kilkudziesięciu tysięcy złotych, Najtaniej to sobie wyobrażam, że to jest około 32 tysiące, no a maksymalnie to jest pod 75. Czyli jeżeli mamy inwestycję, która wynosi kilka milionów złotych, no to można sobie powiedzmy, nie wiem, 7,5 miliona, no to mamy 1% wtedy, tak? 75 tysięcy. Zgadza się, 75 tysięcy, tak. 1%. No. No, czyli, czyli nie przekracza, nie przekracza 1% przy. przy tego tak. typu inwestycji. No jest kwestia pozyskania środków zawsze. Ostatecznie do tego się to sprowadza. Czyli wąskim gardłem w każdym biznesie ostatecznie jest pieniądz. Cash is the king. Więc mamy wszystko gotowe i tak dalej. Ja chciałem się zajmować tokenizacją generalnie. Mam swoich inwestorów jakiś, ale chciałbym się zajmować tokenizacją. Dlatego oddzielnie traktowałbym marketing który i pozyskiwanie inwestorów, czyli sprzedaż tego projektu inwestycyjnego. Natomiast mamy gotowych chętnych, którzy są w stanie tym się zajmować. Za określony procent pozyskanych środków. Czyli do tego doliczyłbym te pozyskane środki. Super. Brzmi? Moim zdaniem super. Moim zdaniem jak najbardziej. Pamiętam, to było chyba kilkanaście lat temu. Może powinienem wspomnieć, że ja prowadzę biznes z moją żoną. I jak znajdziecie, jak piszecie Bardzo pa... duże FOPA byś popełnił, nie wspominając o tym. <laughs> tak. Później w domu bym miał. W każdym razie państwo piesto. Tak, tak jak piszecie, to znajdziecie. W internecie, ale rymuję. W każdym razie chodzi mi o to, że robię to razem z żoną i my mamy doświadczenie finansowe mocno. I wiemy, ile kosztowało pozyskiwanie inwestorów na na przykład emisję obligacji, na pozyskiwanie do funduszy inwestycyjnych. I to tak lawirowało około 10% z pozyskanych środków. To jest mnóstwo pieniędzy. Dzisiaj jest trochę łatwiej, może dlatego, że po prostu się drukuje mnóstwo tych pieniędzy i, i koszt tego spada. Natomiast rynek finansowy, ten rynek pozyskiwania kapitału na różne rodzaju projekty bardzo mocno ostatnimi laty ewoluował i zmierza nieuchronnie w Twoim, w moim również w kierunku tokenizacji. Musi, no, to, no, nie, to, nie widzę innej przyszłości. To jest nieuchronne i wspomnijcie Państwo nasze słowa, że to jest przyszłość finansowania przyszłość nieruchomości. Także no, możemy być prorokami. Za kilka lat, jeżeli wrócimy do tego nagrania, yy, będzie się mówiło, a Daniel Piestow z tym ławińskim, to oni o tym już mówili wtedy. Prorocy, oczywiście, to słowo my odnosimy często do przyszłości, ale oni często byli ludzie, którzy mówili prawdę o swoich czasach, tak przynajmniej w Starotestamentowi prorocy byli. Więc ja chciałbym teraz powiedzieć prawdę o naszych czasach, że wydaje mi się, że to teraz jest dobry czas na zaangażowanie się w projekty związane z tokenizacją nieruchomości, pomimo, że możemy nie zobaczyć jakichś spektakularnych zysków przez najbliższy nawet rok. Tak? Także nie wiem, kupujcie, pytajcie znajomych o tokenizację właściwie czegokolwiek, nie tylko nieruchomości. Inwestujcie, możecie, ja będę 17 emitował tokeny tej mojej spółki, więc możecie również kupić tokeny. Także możecie co zrobić, założyć własny biznes, chociaż to wam odradzam, bo będziecie moją konkurencją. Mm -hmm. <laughs> chociaż to rynek będzie tak olbrzymi, czytałem ostatnio o taki raport dotyczący rynku blockchain, w którym jest przedstawione, że aktualnie ten rynek jest. To, był, to jest raport sprzed pół roku, mniej więcej, że rynek jest wart mm. 4 miliony 700. Nie, przepraszam, 4 miliardy 700, milionów dolarów i że będzie rósło 83, kilka łamków procent rocznie do 2027 roku i tam w pewnym momencie osiągnie 300 ileś miliardów dolarów. Czyli teraz mamy kilka miliardów, a później będzie 300 ileś miliardów. Tak ten rynek rośnie. Także myślę, że jak teraz się pojawi jakaś konkurencja, to się zmieścimy tam. No bezsprzecznie mm, zmierzamy ku rozwiązaniom typu blockchain również w nieruchomościach. Tak. Szanowni państwo, Zbliżamy się do końca naszego programu. Bardzo Państwu dziękuję, że byliście dzisiaj z nami. Moim i Państwa gościem był Daniel Piesto. Dziękuję do zobaczenia. za zaproszenie. Do dziękuję zobaczenia. bardzo. Dzięki Daniel. Do zobaczenia. Miłego dnia.